Szanowni Państwo, już za chwilę przedstawimy naszych kandydatów do Rady Miejskiej oraz kandydata na burmistrza gminy Żukowo. Drodzy Państwo, naszym kandydatem, kandydatką na burmistrza gminy Żukowo jest Mariola Zmudzińska. Poproszę o gorące, gorące brawa. To może wprowadzę kilka słów o Marioli. Naszą kandydatką oczywiście Mariola, która jest radną od 5 lat, razem ze mną i z pozostałymi kolegami zasiada w Radzie Miejskiej. Swoim działaniem potwierdziła, że jest osobą nadzwyczaj pracowitą, komunikatywną, nie boi się żadnych tematów, żadnych lokalnych wyzwań. Stara się pomóc każdemu, kto zgłasza się do niej z pomocą. Dlatego z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy panią Mariolę Zmudzińską na burmistrza gminy Żukowo. Jeszcze raz poproszę o gorące, gorące brawa i poproszę o zabranie kilku słów przez Mariolę. Dzień dobry Państwu. Dziękuję jeszcze raz za przybycie. Dziękuję wszystkim kandydatkom i kandydatom na radnych za to, że są tutaj z nami i chcą podjąć kolejne kroki, kolejne wyzwania. Dziękuję Tomku za przedstawienie mojej skromnej osoby. Tak, kilka słów o mnie. Nazywam się Mariola Zmudzińska. Jestem mieszkanką gminy Żukowo, szczęśliwą mężatką, mamą dwójki wspaniałych córek, opiekunką cudnego pieska. Jestem społecznikiem i kształciłam się w tą stronę, aby zostać menadżerem. Jestem po studiach prawniczych, po podyplomowych studiach menadżerskich. Kierowałam licznymi projektami z zakresu rozwoju, zarówno komunikacji społecznej, jak i edukacji, jak i projektów inwestycyjnych, które to projekty były wspierane z funduszy unijnych. Jestem osobą, która angażuje się w pracę i działanie społeczne, ale to jest takie moje życie prywatne. Natomiast zawodowo pracuję jako menadżer. Pracowałam w spółkach, które są prywatnymi instytucjami, ale również państwowymi. Między innymi współpracowałam z Towarzystwem Naukowym Organizacji Kierownictwa. Byłam w Zespole Trójstronnym, w Radzie Wojewódzkiej Dialogu Społecznego. Więc tych tematów, które miałam okazję poruszyć w swoim życiu, jest dość dużo. Byłam zaproszona również do współpracy w Towarzystwie Naukowym Organizacji Kierownictwa, gdzie również prowadziłam różne projekty. Jestem też wykładowcą, autorem artykułów z zakresu prawa, przedsiębiorczości czy też poprawy efektywności energetycznej. Od 5 lat jestem radną w Radzie Miejskiej. Moje doświadczenie zawodowe, ale również wiedza, jaką pozyskałam jako radna, spowodowały, że dzisiaj stoję przed Państwem jako kandydatka na burmistrza gminy Żukowo. Dla mnie bycie burmistrzem w gminie to jest dialog. Dialog z mieszkańcami, dialog ze społeczeństwem. To jest transparentność w działaniu. To jest komunikacja, ale to jest również działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju całej gminy. I marzy mi się, żebyśmy wszyscy mieszkali w gminie Żukowo bezpiecznej, żebyśmy żyli w warunkach komfortowych, żeby każdy z nas chciał tu mieszkać dziś, jutro, ale również za 10, za 20 lat. Myślimy o tym, co dzieje się dzisiaj, ale myślmy również o tym, co będzie przed nami i co zostawimy po nas. Dziękuję, na razie to tyle. Dziękujemy, Mariolu. Szanowni Państwo, teraz przedstawimy kandydatów do poszczególnych okręgów. Ja mam przyjemność wymienić osoby, które startują z nami i w okręgu numer 1. Oczywiście również na radną startuje nasza kandydatka na burmistrza, pani Mariola Zmudzińska. Oczywiście osoby, które są z danego okręgu, prosimy, aby wystąpiły. Też niektórzy przepraszają, bo ze względów osobistych nie mogli uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu. Kolejną osobą, która wystartuje z nami w okręgu numer 1 jest Piotr Gołomy-Biewski, również Łukasz Rudecki, Ryszard Belka, Salomeo Stenka, Maciej Bobrowski i Katarzyna Cichowicz. Ja poproszę, albo nie, wspólne zdjęcie na końcu zrobimy. Ja będzie tak najlepiej. Dziękuję. Okręg numer 2 to jest Stefan Gruba.
Karolina Rydzimska, pan Jan Lechman, jest, Petkiewicz Bożena, Klejna Tadeusz, pani Malwina Ginter-Stenka i pani Beata Gniewkowska. Gorące, gorące brawa! Szanowni Państwo, a przed nami okręg numer 3, w którym wystartuje i powalczy o mandat radnego Adam Okruj, Renata Stupińska-Naliwajek, Karol Rydzwarski, Barbara Wrocławska-Tużanowska, Kamil Radomski, Wioletta Fleszer i Piotr Rudziłko. Przepraszam. Okręg czwarty to jest Adam Stromski, Tomasz Pelowski, pani Ewa Żuryń, Natalia Sarach-Jagła, Monika Hinz, Piotr Hejmowski, pani Basia Bieszka i pani Marta Muzol. Szanowni Państwo, przechodzimy do naszego programu. Program nasz, który planujemy dla gminy Żukowo, to jest w tej chwili taka mała książeczka. I nie jesteśmy w stanie Państwu przedstawić wszystkich punktów, które są bardzo istotne dla wszystkich mieszkańców. Ale postanowiliśmy skupić się dzisiaj na 15 punktach, które są bardzo istotne w naszym planie. Po pierwsze, budowa i naprawa dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Szanowni Państwo, to co dla nas będzie kluczowe i pierwszym punktem, to jest inwentaryzacja dróg i ścieżek pieszo-rowerowych. Na tej podstawie zrobimy ranking. Ranking, który będzie bazą do dalszych działań, do budowy i do remontów dróg oraz ścieżek pieszo-rowerowych. To jest problem, który Państwo zgłaszacie nam bardzo często, a to jest pierwszy temat, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Drugi. Budowa przedszkoli publicznej w gminie Żukowo. Gmina Żukowo rozwija się bardzo intensywnie. Mamy dużo działających sprawnie i dobrze przedszkoli niepublicznych. Natomiast sądzę, że mieszkańcy już zasługują po prostu na to, żeby mieć przedszkole publiczne. I to już jest najwyższa pora, aby takie przedszkole w naszej gminie powstało. Punkt trzeci. Rozwiązanie problemów z brakiem wody i zalewaniem posesji. Bardzo często Państwo zgłaszacie nam problem zalewania Waszych prywatnych posesji wodami opadowymi. Niejednokrotnie są to wody opadowe, które spływają z dróg gminnych, ale nie tylko. Również zalewane są drogi, macie Państwo trudności z przejechaniem, za to w kranie niejednokrotnie widzicie wodę w kolorze brunatnym, w kolorze kawy czasami takiego szlachetnego brązu. Najwyższa pora jest to zmienić. Po pierwsze, musicie Państwo mieć zawsze wodę w kranie, po drugie, ta woda musi być czysta. Punkt czwarty. Skuteczne pozyskiwanie środków z funduszy unijnych. Dzisiaj mówimy bardzo dużo o KPO. Wszyscy bardzo się cieszymy, że będą takie fundusze. Natomiast fundusze zewnętrzne były zawsze, są i najwyższa pora, abyśmy jako gmina, tak duża gmina z tak licznymi mieszkańcami, tak bardzo rozwojowa, abyśmy pozyskiwali jeszcze więcej tych funduszy zewnętrznych. Jest to bardzo istotny element, który pozwoli nam lepiej, skuteczniej gospodarować budżetem gminy Żukowo. Realizować pewne inwestycje, które powinny być pokrywane z funduszy zewnętrznych. Rozwiązywanie problemów dróg prywatnych. Bardzo często na spotkaniach, na zebraniach zgłaszacie Państwo problem związany z drogami prywatnymi. My mamy pomysł na to, jak rozwiązać ten problem. Przecież wszyscy mieszkańcy płacą tutaj podatki i zasługują na to, żeby ich wspierać. Kolejny punkt, ujednolicenie zasad współpracy z inwestorami. Gmina rozwija się bardzo dynamicznie, zarówno liczbą mieszkańców, ale również inwestorami. Inwestorzy muszą wiedzieć, na jakich zasadach będą współpracować z gminą. Te zasady powinny być transparentne, klarowne i spójne. Między innymi związane oczywiście również z budową dróg, chodników, oświetlenia w naszej gminie, aby mieszkańcy byli bezpieczniejsi. Punkt siódmy. Eliminacja wykluczenia komunikacyjnego. Szanowni Państwo, wielokrotnie pisałam już do Pana Burmistrza
w temacie pozyskiwania funduszy na przykład z programu rozwoju przewozów autobusowych. Dopiero w ostatnich miesiącach udało się przekonać i gmina wystąpiła o takie wsparcie. Okazało się, że oczywiście to wsparcie dostała i mogliśmy je dostać już kilka lat temu. Więc dla nas bardzo ważny element – eliminacja wykluczenia komunikacyjnego. Można powiedzieć, że w większości miejscowości funkcjonuje ta komunikacja zbiorowa, ale Państwo skarżycie się na to, że jest ona czasami w godzinach, które nie pasują do niczego, oderwane, jeżeli chodzi o dostanie się do szkoły, do pracy. Musimy wypracować wspólnie z mieszkańcami w dialogu plan rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Tym bardziej, że można powiedzieć, że śmiało zbliżamy się nawet do oficjalnych danych, które pokażą nam, że mamy ponad 50 tysięcy mieszkańców, a to już będzie wtedy wymóg. I taka komunikacja musi być ustalona również z naszym sąsiedztwem. Tak? Mamy za Miedzą Trójmiasto. Wielu z naszych mieszkańców uczy się i pracuje w Trójmieście i muszą spokojnie się tam dostać. Punkt 8. Bezpłatna komunikacja dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, ale i seniorów. Będziemy krok po kroku dążyć do tego, aby ta komunikacja była bezpłatna, poszczególnymi etapami. Jest to bardzo istotne, bo w dzisiejszych czasach, które stawiają przed nami bardzo duże wymagania, musimy wspierać tych, którzy potrzebują tego wsparcia. I dlatego również seniorzy, i dlatego nie tylko seniorzy powyżej 70 roku życia, ale uważamy, że również młodszymi seniorami trzeba się zaopiekować. I w naszym programie mamy również bardzo dużo koncepcji i projektów skierowanych właśnie do seniorów. Punkt 9. Obowiązkowy i coroczny budżet obywatelski. W naszej gminie budżet obywatelski funkcjonował, powiedzmy, doraźnie. Funkcjonuje fundusz, który wspiera osiedla, ale również są fundusze sołeckie. To są ważne elementy, bo tutaj mieszkańcy mogą się wypowiedzieć bardzo konkretnie za każdym razem, co roku, czy przy okazji swoich zebrań sołeckich, czy przy okazji funkcjonowania budżetu obywatelskiego i wskazać, gdzie widzą jeszcze potrzeby, gdzie widzą jeszcze szanse na wsparcie. To, co teraz przychodzi mi do głowy, na przykład w Gdańsku w ramach budżetu obywatelskiego wykonano na przykład bieżnię przy szkole. My w gminie Żukowo ciągle nie mamy takiej bieżni. Nie mówię, że one mają być zrobione z budżetu obywatelskiego, ale wyzwań jest na pewno bardzo dużo. Punkt 10. Zmniejszenie podatków od środków transportu. Bardzo często pytacie Państwo, skąd weźmiemy fundusze na realizację tych naszych planów. My mamy bardzo dużo pomysłów na to, jak te pieniądze zatrzymać w naszej gminie, jak je pozyskać. Między innymi tutaj mówiliśmy również o inwestorach, ale to, co będzie bardzo ważne dla nas, to wprowadzenie rozwiązania zmniejszenia podatków dla środków transportu. Spowoduje to, że w naszej gminie pojawią się przedsiębiorstwa, które w tej chwili są gdzie indziej funkcjonującymi i gdzie indziej płacą podatki. Ważne, żeby te podatki spłynęły tutaj, do gminy Żukowo. Są gminy, które realizują już takie rozwiązania ze skutkiem bardzo pozytywnym. Zwiększa się ich przychód w tym momencie z tytułu transportu. Kolejne. Cyfrowa i transparentna gmina Żukowo. Cyfrowa i transparentna gmina Żukowo. Dlaczego? Dlatego, że sami mieliśmy okazję poznać minusy na przykład sytuacji związanej z COVID-em, ale okazały się i plusy, bo czasami osoby pracują zdalnie. Zupełnie nowe rozwiązania powstały dla mieszkańców i my musimy wyjść naprzeciw. Czyli tak, aby mieszkańcy mogli swoje rzeczy, swoje problemy załatwiać cyfrowo. Czyli różnymi również aplikacjami, komunikacją z gminą w sposób zdalny. Ale ta gmina musi być również transparentna cyfrowo. Czyli na przykład nagrywanie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, żebyście Państwo lepiej wiedzieli, co się dzieje, jak są omawiane pewne sprawy. Czy też pytania w trybie dostępu do informacji publicznej i odpowiedzi, jakie są udzielane na ten temat. Ponieważ to są dla wszystkich Państwa bardzo ważne rzeczy. A ja nie widzę powodu, żeby to ukrywać. To powinno być transparentne i widoczne dla Państwa. Kolejny punkt. Powstanie Biura Architektów Gminnych.
To, co Państwo bardzo często zgłaszacie, to czasami oderwane od rzeczywistości, na przykład tworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Te plany tworzone są na bazie studium, które było wykonane, zatwierdzone w 2002 roku. Ono było aktualizowane, ale bardzo często tylko w wyjątkowych sytuacjach, w wąskim zakresie, na przykład dotyczącym wydobycia kruszywa. I teraz, jeżeli Państwo pytacie mnie, czemu miejscowy plan jest oderwany od rzeczywistości, to odpowiadam. Jeżeli jest tworzony na bazie studium sprzed ponad 20 lat, to trudno oczekiwać, żeby on był realny. W tej chwili studia odchodzą w niebyt, będzie tworzony plan ogólny. Taki plan ogólny, który zastąpi studium, powinien być zrobiony w konsultacji z mieszkańcami, w dialogu i odnosząc się do rzeczywistości, do tego, jak dzisiaj wyglądają obszary, które Państwo zamieszkujecie. A w związku z tym potrzeba jest, aby ktoś nad tym czuwał, aby wszystkie te dokumenty były spójne, ale również, abyście Państwo żyli w komfortowych warunkach i nie byli zaskakiwani odwoływaniem się do studium sprzed 20 lat, gdzie niektórych naszych pełnoletnich mieszkańców jeszcze wtedy na świecie nie było. Kolejny punkt, wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych. Szanowni Państwo, wszyscy widzimy każdego dnia praktycznie, jak możemy liczyć na druhny i druhów ze straży pożarnej. Bardzo często to oni udzielają nam pierwszej pomocy. Również w wielu sytuacjach, o których tutaj dzisiaj mówiłam. W związku z czym oni od nas oczekują wsparcia. Muszą mieć komfort swobodnego działania. A w naszej drużynie też mamy strażaczki i strażaków. Z czego się bardzo cieszymy. Wsparcie również dla kół gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich to jest wspólne spotkanie, to jest integracja, to jest tradycja, to jest zostawienie tej tradycji dla następnych pokoleń. I te koła gospodyń wiejskich to już dążą do bardzo intensywnej nowoczesności. I to widzimy w naszych kołach, w naszej gminie. Bardzo nas to cieszy, ale to oznacza, że panie i panowie, którzy również są w tych kołach gospodyń wiejskich, wymagają od nas większego wsparcia, większego zaangażowania i większego partnerstwa. Większa współpraca z NGO-sami, czyli z organizacjami pozarządowymi. No niestety, ale też często mamy zgłoszenia do nas, skarg, że ta współpraca, powiedzmy, no, wymaga poprawy. I takiej poprawy chcemy w naszej gminie. Większa dbałość o środowisko. Szanowni Państwo, środowisko jest to, co zostawimy po nas dla przyszłych pokoleń. Musimy być bardziej odpowiedzialni za to. W naszej gminie poprawa efektywności energetycznej to niestety jest element, który pozostawia dużo do życzenia. Czy też odnawialne źródła energii, czy też dbałość o przyrodę, o lasy, o jeziora. To jest, czy oczyszczenie jezior, to jest temat rzeka, którym musimy się zająć w naszej gminie, a niestety wszyscy mamy wrażenie, że to w naszej gminie się po prostu nie dzieje. I punkt 15. Nowe miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy. Szanowni Państwo, marzy nam się, i to marzenie będziemy realizować, bo marzenia są po to, żeby je realizować, aby w naszej gminie powstały takie miejsca jak lodowisko dla mieszkańców gminy Żukowo. Basen oczywiście też ze strefą dla dzieci. To nie musi być basen typu aquapark. Jest naprawdę wiele różnych rozwiązań. Są budynki pasywne, które również mogą tutaj zaistnieć. Tężnie solankowe dla mieszkańców, w tym dla seniorów, którzy, tak jak wspomnieliśmy, są również bardzo ważnym punktem, na którym chcemy się skupić. I różne inne rozwiązania dla młodzieży, dla dzieci, dla mieszkańców w średnim wieku, po to, żebyście Państwo mogli wspólnie, rodzinnie, ale i w gronie przyjaciół spędzić czas w naszej gminie, czy to w mieście Żukowo, czy to na wsi w Baninie, czy to w innych częściach naszej gminy. To jest bardzo ważny element, który będziemy chcieli rozwijać. Szanowni Państwo, dialog, komunikacja, bezpieczeństwo mieszkańców i zrównoważony rozwój gminy. To jest to, co będzie przyświecało mnie, jeżeli zdecydujecie się Państwo, że powinnam zostać burmistrzem gminy Żukowo, ale to jest to, co będzie przyświecało również całemu naszemu zespołowi. Chciałam Państwu powiedzieć, że nasi kandydaci na radnych
To są osoby, które są naprawdę niesamowite. To są społecznicy, to są partnerzy, to jest wzajemne zrozumienie, to jest taka moc pozytywnej energii i chęci do działania, że bardzo się cieszę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim kandydatkom i kandydatom na radnych za to, że są tutaj i za to, że wystawiają się do Państwa dyspozycji i będą dla Państwa działać całym sercem. Warto tu dodać, że 80% ponad z naszych kandydatów do Rady Miejskiej to są osoby nowe. To są osoby, które nie były jeszcze nigdy w Radzie, które nie kandydowały, które po prostu są otwarte na to, żeby działać w tej gminie, żeby poprawiać, żeby być z Państwem i Państwa słuchać. A wiem, że słuchają, bo naprawdę odczuwamy to w naszych działaniach bardzo. Także to są osoby, które również wiele już robiły w tej gminie, w innych formach, ale bardzo liczę na to, że Państwa głos popłynie w tą stronę. Dziękuję bardzo. W kadencji jestem już radnym, także dosyć wiekowo tutaj. Po prostu przedstawiam się jako radny, który już z niejednego stołu jadł. To, żeby zrealizować te 15 konkretów, to jest piękny program. Dziękujemy pani Marioli Smudzińskiej za to, że jest twórcą, no z pomocą oczywiście wielu osób też tego programu, ale żeby go zrealizować, to musi być rada, która będzie chciała pracować na to, żeby była zgoda, żeby jak jest zgoda, to wtedy można coś robić. Żeby to nie wyglądało tak jak w tej kadencji i jeszcze w poprzednich też, że nie wszyscy radni są równo traktowani. I wyobrażam sobie to, jeśli uzyskamy z Państwa po prostu głosy na nas, to że będzie taka formuła w Radzie, że wszyscy będą równo ważni w tej Radzie i wtedy można dużo zrobić. Nie tak jak teraz było, że przychodzimy do pana burmistrza i mówimy, że chcemy po prostu omówić warunki współpracy. Pan burmistrz do nas mówi, ja nie muszę z wami współpracować, ja mam taką większość, że mi nikt nie jest więcej potrzebny do tego, żeby coś realizować. No i to jest po prostu, to jest chore, taki układ jest chory, my się z tym nie zgadzamy i obiecujemy, że jeśli utrzymamy z Państwa po prostu na poparcia głosy i wierzę w to, że będzie większość w Radzie, to na pewno trzeba to uzdrowić, te stosunki, one muszą być normalne, ludzkie i po prostu prospołeczne. Takie, żeby po prostu nie było kłótni, żadnych zwar pomiędzy nami. Oczywiście mogą być, ale konstruktywne. A różnie bywało w tej kadencji i myślę, że jesteśmy w stanie to zmienić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mieszkam w Paninie od roku 2007. Pracuję na PG, na fizyce, na stanowisku profesora uczelni. Mieszkam w Paninie i już niejednokrotnie spotkałem głos mieszkańców, którzy mówią, że chcieliby, aby Panina odłączyło się od gminy Żukowo, bo już są tak zdesperowani, że już mają dosyć. Ja bym chciał, żeby w końcu realizowano odważne projekty w tej gminie, finansowane ze źródeł zewnętrznych, unijnych, bo tylko dzięki takim możemy realizować projekty duże, nie mikro projekty, tylko projekty duże. Mam nadzieję, że do tego dojdzie i że coś się zmieni. Dziękuję.